Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korl i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Dying Light 2. Dalej nie pójdziemy, ale za to zobaczymy, w którą stronę skręcimy w tym odcinku. Gdzie? Na szlaku? Jako pielgrzym? Nie miałem wyboru. Na szlaku, co? Zastanawiasz się czasami, co nam dali, że jesteśmy jacy jesteśmy? Silniejsi? Raczej ze zrytą banią. Ale tak, zryci i silniejsi. Może dowiem się, kiedy znajdę Mię. Co dalej? Słyszałeś. Rowe może wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych. Masz, zanieś mu te rozkazy. Tylko ich nie zgub, bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie, ale najpierw zajmę się Frankiem. Widziałeś go. Facet ledwo zipie. Okej. Dobrze. Zacznij od Culvert Island. Especy mają tam posterunek. Miej ciągle odpalone radio. Jasne, wspólniczko. Chętnie, Especy dla nas są jak bracia i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze jedno małe sprostowanie, ponieważ w ostatnim odcinku, po raz pierwszy chyba w tej serii, ale uznałem, że no nie ma sensu, wyciąłem 13 minut rozmowy w kanałach, tak? Jakby ktoś się zastanawiał, skąd my wiemy, że ona jest Lawan. No i z tej rozmowy faktycznie wychodziły dwie istotne kwestie, a mianowicie dowiadywaliśmy się, że Lawan to jest Lawan, bo tak się nam przedstawiła i że to z nią mieliśmy się spotkać tutaj, więc no, to chyba przeznaczenie, że natrafiliśmy na siebie. Co jest z tym nie tak? Ej, weźcie, wywalcie te skrzynki, chcemy z tego skorzystać. A, nie ma linki nawet. No szkoda, szkoda. Czyli może jednak żółci dawali nam coś więcej niż myślałem. A druga sprawa, co można było wywnioskować, albo i nie, teraz tak myślę, właśnie dlatego chciałem to nadrobić. Po tym naszym całym pierwszym podejściu. Super, Frank ogarnięty, jestem w drodze. Jeśli Rowe powie ci, gdzie jest terminal, daj mi znać. Ty znajdziesz siostrę, ja brakujące nazwiska gnit do odstrzału. Wszyscy będą szczęśliwi. Oprócz tych, których odstrzelisz. Im i tak będzie już wszystko jedno. Druga kwestia to, że Lawan nie lubi Hakona i ona go postrzeliła. O tym sobie tam dyskutowaliśmy gdzieś po drodze, ale jeżeli ktoś nie widział, powiedzmy, naszego pierwszego podejścia do gry, żeby nie nazywać go dobrym, tak? Bo tam też było kilka złych wyborów. No to właśnie, nadrabiając to, Lawan zna się z Hakonem i nie za bardzo go lubi. I w sumie ta strzała, czy ten bełt w jego klatę, no to od niej. No, taki podarunek. Porucznik Rowe, mam rozkazy od dowódcy. Jaki Rowe? Rowe ruszył z chłopakami do New Dawn Park. Jestem porucznik Grady. Świetnie. No to szukamy dalej. O czym ty mówisz? Pokaż te rozkazy, synu. Miałem je przekazać Rowe'owi. A ja jestem Rowe, kiedy go nie ma. Na tym polega hierarchia. Dawaj. Co do cholery? Czy dowódca mówił, dlaczego cofa nas do centrum? Niespecjalnie śpieszył się z wyjaśnieniami. Jestem tylko posłańcem. Dobra, chłopcy, pakujemy się! Góra kazała nam się wycofać. Wracamy do bazy. Czy niby co? Mamy opuścić posterunek? Nie wymądrzaj się. Tu się nie schowasz za spódniczką Meyer. To? Opuszczacie nas? A co z nami? Będziemy bezbronni. Dajcie ludziom broń i spadamy. Na waszym miejscu dałbym im dużo broni. Do rybiego oka renegaci wysłali całą bandę. Jeszcze jakieś świetne pomysły, cywilu? Tylko pytanie. Gdzie znajdę Rowe'a? W New Dawn Park, już mówiłem. Ale nie wiem, czy dotarli. Weź to do niego i przekaż, że działam. Lepiej ty niż ja, kolego. Rowe dostanie szału, kiedy to przeczyta. A ja mam ratować ludzi, a nie dać się zabić. Dzięki za ostrzeżenie. Dupki. Nie mamy szans. Przykro mi, cywilu, ale rozkaz to rozkaz. Nie możecie nas zostawić. Jak przyjdą renegaci, wymordują nas w jeden dzień. Spokojnie, cywilu. Dozbroimy was. Kogo? Starców i kobiety? Wszyscy młodzi dołączyli już do SP.
My też? My też? Może będzie okazja i mnie pomóc. Zastanawiam się, jakby to wyszło. Idę do New Dawn Park. Podobno Row tam ruszył. Nie rozumiem, dlaczego renegaci zaatakowali Rybie Oko. Mają swoje obozy, ale rzeźnik nie atakował Rybiego Oka. Nigdy. Nawet on szanował nocnych biegaczy. Chuj wie, co mu teraz strzeliło do głowy. Nie przerywaj sobie. Nie przerywaj. Powiedz mi coś o nim. Pułkownik. Jest przywódcą renegatów. Wydał rozkaz zalania miasta chemikaliami. Zginęli wtedy moi rodzice. Przykro mi. Mnie nie. Ojca raz w życiu widziałam. A matka, jeśli była w czymś dobra, to w chlaniu wody. Porzuciła mnie. To tak trafiłaś do programu Waltza? Mniej więcej. A twoi rodzice? Pamiętasz ich? Nie. Pamiętam tylko szpital, ból i pożar. Tuż przed tym, jak rozdzielili nas z Miu. Dlatego jej szukasz. Tylko ona ci została z bliskich. Skupmy się na robocie, okej? Okej, twardzielu. Kto pierwszy, ten lepszy. I po co komu drabinka, jak można to tak rozwiązać? Jesteśmy na miejscu. O! O! Damy radę. Myślałem, że zeskoczymy. A możemy zeskoczyć z samochodu z góry i uderzyć tak, by to było? Nie, nie, nie możemy. To musi być wyższy skok w takim razie. Ale gdzieś widziałem, jest opcja... No, nie wiem, co to robi. Ale jest opcja, nie? Jeszcze poćwiczymy. Czekaj. O, właśnie. Czyli możemy ich przewracać, tak? To z takich rzeczy, które gdzieś tam przećwiczyłem. O! Ej! Spokojnie. Oprócz tego, jak mamy kilku, jeszcze jest opcja numer dwa, a mianowicie naładowałeś cios. Tylko, jak widać, te wszystkie dodatkowe opcje nie uchronią nas. No właśnie, przed atakiem wroga. Możemy cię chwycić? Więc powoli tu ćwiczymy różne ruchy. Nie chcesz już? Chwyć go. Możemy go dobić na ziemi, czy? On jest już dobity. Okej. No dobra, macie tutaj rowa. Zostawcie mnie, błagam. Szukam porucznika Rowa. Widziałeś go? Kim jesteś? Po co chcesz to wiedzieć? Mam rozkazy od majora Mata. Przysłał mnie porucznik Grady. I już dobrze. Gdzie twój oddział i dowódca? Rozkładaliśmy obóz, kiedy zaatakowali nas renegaci. Row i reszta dorwali kilku. I ruszyli za tymi, którzy próbowali uciec. A co z tobą? Ja nie zdążyłem. I straciłem z nimi kontakt. Napadła mnie inna grupa. Co oni tu robią? Renegaci nie atakowali naszych pozycji w centrum. O, kurwa. Ha! Tu są jeszcze szczury! Uważaj. Schowaj się. Spierdalajcie. Jasne! Już spierdalamy! Prawda, panowie? Jeszcze no! Okej, to może najpierw ten od łuków. No właśnie, jak się nadział idealnie, tylko szkoda, że miał mało życia, że na tym nie został dłużej. Może ty się nadziejesz. Wiesz co? To może tak to zróbmy. Gdzie jest łucznik? A, ty tu jesteś. Nie no, kogoś chciałbym tam wrzucić na to. Kolego, kolego. Idziesz do nas? Idzie do nas. O, chodź na chwyt, chodź na chwyt. To nie będzie na chwyt. Jest! Mamy to! Ładnie, ładnie. Nie, nie przeszukuj SPK, ale... Jeszcze lepiej, nie będzie się tak dygał. Dobrze. Ładnie. Podoba mi się to, co tutaj zdziałaliśmy. Tylko te bandaże, myślałem, że będą lepsze. Będziemy musieli poszukać trochę apteczek jakichś fajnych. No siema. Hej. Już jest bezpiecznie. Możesz wyjść. To... Gdzie jest Row? Mieliśmy rozbić obóz tam, na dachu hotelu, przy skrzyżowaniu z New Walls Drive. Z tyłu budynku jest wyciągarka.
Tak wjedziesz na górę. Jeśli nie udało im się wrócić, to właśnie tam ich znajdziesz. Dzięki. Spróbuj wrócić sam do bazy. I nie daj się znowu zapuszkować. Oby. Laman, namierzyłem Roa. Hotel przy skrzyżowaniu Newell's Drive i Varium. Gratulacje. Jedna rzecz, zanim się z nim spotkasz. Ten facet to pierdolony furiat. Grady mnie ostrzegał. Jeśli wie coś o bazie danych Gere, może być kim mu się podoba. Odważny jesteś. Pogadamy, kiedy go spotkasz. Do zobaczenia. Rołek, no. A to co to jest? Nie używaj. Nie chcemy wyzwania parkurowego teraz. Już wiem, co to jest. Anuluj. Mocno, okej. Nie wiem, czy to nie doszło jakieś nowe wyzwania, tak? Z tych wszystkich, jakie tam mieliśmy. Czy tu jest... To nie jest chyba linka, bo on coś mówił o czymś, żebyśmy wjechali na górę, ale... To bardziej wygląda, jakbyśmy musieli się wspiąć mimo wszystko. To jeszcze nie jest etap, żebyśmy mogli sobie wjeżdżać, gdzie chcemy, jak chcemy. Siema zombie, jak u was z parkurem stoicie? Tu, tam jest jaśniej. Jaśnie panie. Może w ogóle szłoby to jakoś oszukać, lecąc z zewnątrz. Chodź na chwyt! Coś byśmy tutaj pokazali nowego. Jednak tak, chcą się bawić. Chętnie obrałbym jakiś skrót. O! To wygląda jak skrót. Nie wiem jeszcze dokąd. Ale poszło. Lepiej niż myślałem. No, wcześniej musieliśmy planować w takich momentach. Nasze tutaj kwestie wytrzymałościowe. Teraz nawet z rozpędu specjalnie nie trzeba wbiegać na to. Co nam wybicie poszło w górę, to poszło w górę. O ile nie upadniemy zaraz, bo to nie znaczy, że nauczyliśmy się nie popełniać błędów. Okej. A tu była ta chyba wyciągarka, o której wspominali. Czekaj. A, faktycznie, to są jeszcze panowie. Tak? To panie Renegat. Tylko, no właśnie, nie za daleko z tym skokiem. O kurcze, następni. O, wyciągarka, dobra, poleciał. To jest najlepsza zabawa na dachu. No jeszcze możemy ich chwycić i spróbować tak przenieść na drugą stronę. A to nie był tu, dobra. Przewiń się raz, żeby głupio nie zginąć w taki... No, żeby głupio nie zginąć. Dobra, po nim. Masz mało zdrowia? Ich już chyba nie ma, nie? Tak. Podchodziłem trochę optymistycznie do tematu. Kto tu jeszcze biega? A, tam jesteście, panowie. No szkoda, że w trakcie jak pił to coś, to nic mu się nie stało. Ty żyjesz? Ty żyjesz. Możemy cię uwolnić? Możemy. Uwolnij więźnia. Dowalmy tym śmieciom. O! Możemy. Przyznam, że nie pamiętam, że to tak się wszystko tu prezentowało, ale okej. Okay. Mam odpowiednią broń, żeby przyspieszyć niektóre akcje. Tutaj. Nie będziemy się z nimi bawić. 2000 strzałów na całą grę chyba starczy. My tak naprawdę tę broń to na wielki finał trzymamy. Jest dobrze, żeby się nie wystrzelała cała. Gdzie jest? Jak ci idzie? Znalazłeś Roła? Jeszcze nie, ale trafiłem na paru renegatów. Cholera, wytrzymaj. Jestem w drodze. Po co? Ty tu nam. Po co to wszystko? Dobra, światło i w górę. Tam jest jeszcze jeden, Franko! Renegatka kurwa! Dobra, załatwieni. Sprawdźcie, co u chłopaków na dole. Tak jest, poruczniku. Renegaci na zewnątrz? Już są nieszkodliwi. Ty ich załatwiłeś? Coś ty za jeden? Aiden, mam rozkazy od Jacka Matta. Orzesz w dupę. Zobaczmy, co przyniosły z krzaty Mikołaja. Wycofać się? Teraz? To kurwa jakiś żart?
Wiesz, ilu ludzi straciłem, żeby zająć ten zasrany teren? Nie wiem, poruczniku, ale mam 5 Najlepszych z najlepszych. Barthes zabiła więcej wirali niż nie jeden oddział. Sierra i Mały Ron walczyli przy mnie jeszcze przed upadkiem. Oddali życie za ten kawałek miasta. I teraz co? Mam się wycofać? Muszę się dostać do bazy danych Gere. Podobno wiesz, gdzie można to zrobić. Wiem! Ale dlaczego miałbym ci to w tej sytuacji powiedzieć? Mam ważne, choć durne sprawy na głowie. Zejdź mi z oczu! Okej, panowie. Zbierzcie nieśmiertelniki po poległych. Chujowa sprawa. Ale rozkaz to rozkaz. Row, czekaj! Lawan, też przyszłaś mnie wkurwić? Znasz mnie, Row. Aiden i ja szukamy tej bazy GRE razem. A ty nam wszystko powiesz. Wolisz to przeciągać? Czy załatwić to tu i teraz? Kurwa. Po co szukacie tej bazy? Przechowywano ją na serwerach w Centrum Dowodzenia Obserwatorium. Ale ono zostało zniszczone atakiem chemicznym. Naloty szły tam jeden za drugim. Jak na sztab pieprzonego Wietkongu. Nic nie zostało. Rozumiecie? Nic. Jeśli chcecie, to sami sprawdźcie. Panowie, zbieramy się. To żeś mu dogadała. Co dalej? Dalej? Nie słyszałeś? Baza przepadła dawno temu. To tyle w kwestii tajemnicy naszego dzieciństwa. Ja wrócę do poszukiwań gnit z mojej listy. A ty? Możesz zakosztować życia w centrum. Dziękuję za pozwolenie. Tak dziwnie ci się kurteczka na tym deszczu układa, ale chcemy tam zajrzeć. Pójdę do tego obserwatorium. No to idziesz sam. Czyli rozstajemy się? Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Rzeźnik i chujki z mojej listy też niedługo się o tym przekonają. Wracam do poszukiwań. Ty też lepiej się stąd rusz. A, Aiden. Przykro mi, że nie znalazłeś siostry. Tak, dzięki. Zostaje ci Waltz. On pewnie wie, co się z nią stało. Jeśli go znajdę, dam ci znać. Powodzenia, gadzio. Trzymaj się, Lawan. Idź. Nie ma tu o czym gadać. Oj tam. Jeszcze nam złą dali za to, ale my lecimy do obserwatorium z rozpędu. Normalnie to chyba się tu żegnaliśmy, ale mając teraz zabawki, jakie mamy, czemu nie? Jedyny minus, że no też specjalnie bez większych zmian ta część gry, no bo co tu zmieniać, tak? Pewne rzeczy muszą się wydarzyć tak, jak się wydarzyły, żeby to miało sens. Halo? Atakują nas! Renegaci! Okrążyli nas na wyspie! Nie mamy z nimi szans! Błagam, pomóżcie! No, może tutaj jest jakaś zmiana, bo nie pomożemy i zobaczymy, czy za jakiś czas na wyspie będą rządzić renegaci, czy po prostu to jest taka misja, którą będziemy mogli się zająć nawet za godzin kilkanaście. No dobrze, myślę, że przeniesiemy się na miejsce, no nie ma co specjalnie przeciągać tego momentu. Aiden, tu Jackman. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, sir. Miejsce, którego szukasz, podobno jest zniszczone. Przykro mi. Dzięki. Ale to niewielkie pocieszenie. Wiem, synu. Może będę mógł coś zrobić. Odezwę się. Co masz na myśli? Żachmat? I co tutaj mieliśmy takiego, że to jest tak oznaczone ładnie? To nie było nas wtedy, ale rumianek tylko. Zestaw na apteczkę i to tak by było tu wyznaczone. No tam w środku, że była ta strefa spania, to pamiętamy. To nawet z niej specjalnie nie korzystaliśmy. Raz ją odblokowaliśmy i tyle. Napraw generator. To nie jest jakieś specjalnie skomplikowane. Wystarczy pociągnąć. Nie wiem, czy dobrze odpalać generator w momencie, gdy tu nikt z tego nie korzysta. Ale dobra, nie nam to oceniać. Spadamy stąd. Gdzieś jakby... O! To faktycznie jest pole minowe. To o tym zapomniałem. Co, musimy normalnie? Jak ludzie, ścieżynką iść? My chyba już mieliśmy wtedy jakieś takie umiejętności dalszego latania, bo nie przypominam sobie, żebym tak błądził po lesie i bał się pola minowego.
A może chodziliśmy i rozminowaliśmy po prostu okolice. Co to jest? Przeszukaj. Złom. O, cześć, dobra. Wykryto pojemnik z inhibitorami. To całkiem niedaleko. Dobra, tu chyba nie ma pola minowek. Drapiemy się potem. No, jeszcze skok. No i proszę. Jaki widok nam na to wszystko wjechał. Jedyne co, to ten pojemnik trochę mnie smuci, bo fajnie by było sprawdzić te nowe miejsca. Pobocznie pobiegać. To zawsze dodatkowa wytrzymałość, życia, a tego nigdy za wiele. Szczególnie tego życia. Jakbym wiedział, to bym chyba teraz zaczął w nie więcej ładować. No dobrze, co my tu mamy? Lawan? Miałaś rację. Same zgliszcza. Lawan? Major Matt? Tu Aiden. Aiden, dobrze cię słyszeć. Powiedziałeś, że mógłbyś coś zrobić. Co miałeś na myśli? Nie przez radio. Przyjdź na statek do siedziby głównej. Niedługo też tam będę. Dobra. Co jest? Kurwa! Kurwa! Co jest? Wynośmy się stąd, Greg. Hej! Chwilę! Odejdź! Hej! Co tu się kurwa stało? Mała dżemka, ale wszyscy źli. Tak przynajmniej to wygląda, jak wszyscy źli. Co to jest piękne, że byliśmy zombiakami? Jednocześnie, żeby walczyć z zombiakami? Trochę tak to wygląda tutaj. Ło, jakie wysokie... pozycje, ale wracamy do SP. No właśnie, nareszcie ta okolica i nareszcie będziemy mieli dostęp do biblioteki, a tym samym może poprowadzimy nieco inaczej tę misję. Znaczy, misję biblioteczną to w ogóle wytnę, tak? Poprowadzimy tak samo, ale nieco inaczej będzie poprowadzona nasza rozmowa na imprezie. O ile będzie impreza, bo w sumie nie wiem, czy jak współpracujemy z SP, to jest co świętować, tak? Z perspektywy naszych tam znajomych w rybim oku. Niedoszłych znajomych. Juan, no. Chętnie się z nim spotkamy, a z kimś będziemy mieli opcję się tu poobrażać? Stój! Biomarker! Masz. Zgłoś się do Meyer w dyspozytorni. Dowódca już wraca z terenu. Dzięki. Możesz iść. Miło, że biomarker nadal działa po tej nocy. Ciekawe, czy świecił na czerwono, co się z nim działo, nie? Tak niestety urwali. Ciemność widzę, ciemność. Tylko tyle. Nawet nie dali się pobawić. Za rok będziesz mi mówić, panie kapral. Panie kapral, my możemy tobie już teraz mówić, panie kapral. Nie? Gdzie jest dyspozytornia? Tam. Dobra, ludzie. Trzeba się zająć lampami UV i wracać do bazy. Ma pójść lekko, łatwo i przyjemnie. Ruchy. Zaatakowali już dwa z naszych obozów. Rozbroimy was, w razie czego będziemy interweniować. Skoro możecie interweniować, dlaczego odchodzicie? Co to jest kurwa za farsa? Twój ojciec nie był czasem bohaterem wojennym? Pewnie przewraca się w grobie. Uważaj na słowa, cywilu. Wszędzie jest ciężko. Wiesz o tym. Chcesz czegoś ode mnie? No cześć. Wcześniej nie zauważyłem tego fragmentu z ojcem. Teraz, no, nabiera to innego znaczenia. A, to ty. Pamiętam cię z kantyny. No, chyba tak. No, z tej walki w kantynie? Może? Nie spinaj się. Naprawdę dajesz sobie radę. Szanuję to. Aiden, tak?
Dowódca kazał mi cię wprowadzić w sprawy frakcji. Misji wita serdecznie. Gdzie jest Matt? W terenie. Trafili na jakiś trop w Old Villador. Musisz poczekać. Widzisz tablicę? Mamy mnóstwo pracy i za mało ludzi. Chcesz nam trochę pomóc? Zapłacimy. Lekarz, szybko! Szlak, to major Matt. Lekarz, coś się stało. Z drogi! Z drogi! Wykrwawia się! Kurwa, z Aitorem jest kiepsko. Ratujcie go! Zabrać go do szpitala! Ściągnąć lekarzy! Uratujemy go! Trzymaj się, Aitor! Wyjdziesz z tego! Słyszysz? Ruchy! Lepiej, żeby Aitor przeżył. Zbyt wielu straciliśmy w Old Villador. Jack zrobi wszystko, by znaleźć winnego. No, z Aitorem jest ciekawa sytuacja, to jest poboczne w sumie, ale mamy zadanie główne. Z Aitorem mam teraz problem, bo tak, moglibyśmy go uśmiercić, ale to nie jest za bardzo po drodze z ścieżką SP, jakby nie patrzeć. Ale mielibyśmy zupełnie inną sytuację i rozmowę, no bo wtedy to on tak trochę... No dobra, nie zdradzę ciebie. W zamian za to, że mnie uratowałeś, ale teraz jesteśmy przyjaciółmi, więc ta rozmowa po... Co mu się stało? Po jego... ratunku by mogła być zupełnie inna. Wiesz co to? Ten kastet należał najpierw do komendanta Lucasa. Potem przejął go Aitor. To, co stało się w Old Villador, nie może się powtórzyć. Musimy ocalić to miasto. Przed zarazą, przed rzeźnikiem i jego ludźmi. Cokolwiek planują. Okej, ale przez radio mówiłeś, że masz dla mnie informacje. Tak, ale zanim do tego przejdziemy, powiedz Aiden, po co ci ta baza danych? Co w niej jest? Szukamy siostry. Nie, co masz? Chyba tak, bo ostatnio byliśmy tacy otwarci. To osobista sprawa. Zostawmy to. Rozumiem. Nie ma problemu. Na razie. Sprowadziłem cię tu, bo wiem, że w mieście ukrywa się kilkoro naukowców GRE. Trafiliśmy na trop jednego z nich tuż przed atakiem renegatów. Brzmi obiecująco. Kiedy znajdę tego naukowca, przyciśniemy go. A w razie czego znajdziemy innego. I tak dalej. Dopóki nie uzyskasz odpowiedzi. Dobra. Czego chcesz w zamian? A jak ci się wydaje? Może obaj chcemy tego samego? Prąd wrócił do miasta. Renegaci znów atakują. Po raz pierwszy od zakończenia wojny zaatakowali nasze posterunki w centrum miasta. Ale my też mamy do dyspozycji nowe możliwości. Dzięki elektryczności możemy uruchomić największą antenę w centrum. Na szczycie wieżowca VNC. Chcecie pokonać rzeźnika za pomocą radia? W pewnym sensie. Dotrzemy z sygnałem do szerszego grona ludzi. Komunikacja między osadami się poprawi. Zwerbujemy ludzi i obronimy miasto. A wtedy łatwiej będzie szukać niedobitków z GRE, których potrzebujesz. Czuję, że Lawan się tu obrazi. Okej, okay, spróbuję. Dobrze. Rzeźnik nie zaatakował bez powodu. Muszę zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Za wszelką cenę. Wszystko dobrze, sir? Meyer wtajemniczy się w plan. Jak najszybciej z nią porozmawiaj. A, Jaden, nie musisz mi mówić, sir. Dla przyjaciół jestem Jack. Okej, okay. Jack. Myślałem, że będzie okej, okay, sir. Pogadajmy z Meyer. Wolałbym pogadać z tym tam. Kurczę, jak on był od tych dostaw. No pewnie dojdziemy do niego zaraz. Spoko gość. Nie możemy skakać na skróty. Ej, Thor. Zobaczmy jeszcze, jak tu już jesteśmy. Wtedy z przerażeniem patrzyliśmy na tę misję. Ratować, nie ratować. On wie coś więcej. Nie, Steven. Żadna znachorka nie będzie leczyć mojego męża. Po co w ogóle lekarzom dyplomy, skoro muszą biegać do znachorów? Posłuchaj. Nie mamy lekarstw. Zioła to jedyny ratunek. Mój mąż walczy dla was od lat. Macie zdobyć dla niego leki, a nie ziółka, które mogą go otruć.
Idziemy, chłopcy. Co z nim? Aitor jest silny, ale potrzebuje leków. A tych niestety brakuje. Zrobiliśmy, co się dało z tym, czym dysponujemy. Po ataku chemicznym niektóre rośliny zyskały właściwości lecznicze. Działają jak antybiotyki. Ale i tak. Ludzie tu są uprzedzeni do znachorów. Ale czemu tu się dziwić? Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować nie to zioło albo złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nieraz się tak zdarzało. Mógłbym pomóc. Oddałbyś nam dużą przysługę. To, co się stało w Old Villedor, jest straszne. Straciliśmy wielu ludzi. O ile wiem, Aitor to nasz jedyny świadek. Czyli jeśli umrze, nie poznamy prawdy. Dokładnie. Gdzie znajdę tę znachorkę? Na Culvert Island. Bez obaw. Margaret, można ufać. Skoro bez obaw, no to jest właśnie piękno i trochę też udowodnienie tego, że no raczej twórcy się nastawili na to, że idziemy ścieżką żółtych. Nie? I wtedy te wszystkie teksty, że o, nie poznamy prawdy, jak Aitor nie przeżyje i tak dalej, no to miały zupełnie inny wydźwięk. No teraz poznajecie prawdę, aż chce się go uratować, więc... Przydaj się do czegoś. Okej, pozostawiam was z tym pytaniem. Czy ratujemy Aitora i patrzymy, jak wygląda sytuacja, w której on dochodzi do zdrowia, ale jesteśmy przyjaciółmi? No bo w sumie to jest ścieżka SP, czy nie ratujemy go, dając mu na przykład złe proporcje, czy w ogóle nie pomagając? No bo to będzie ścieżka zła. Czy ścieżka SP, czy ścieżka zła? Co wybieramy? Matt mnie do ciebie przysłał. Tak, chciał, żebym ci to dała. Mała nagroda za pomoc stróżom prawa. Latarka UV. Może się przydać. Dzięki. Wspominał o jakimś planie. Wieżowiec Viensi. Skoro prąd już wrócił, możemy nadać naszą wiadomość i ogłosić mobilizację. Ale najpierw trzeba się dostać na górę, a to daleka droga. Co chcesz wiedzieć? W sumie nic, możemy iść. Powiedz mi więcej o tej radiostacji na szczycie. To najwyższy budynek w Villedor. Kiedyś to był symbol wielkości miasta. Teraz jest symbolem upadku. A to dlaczego? Ta antena może znów zjednoczyć miasto. Ale kiedy ktokolwiek próbuje ją odpalić, zgadnij, jak to się kończy. Pewnie nie najlepiej. Tak jest. Światełko w tunelu tego miasta to pułapka. Ale może teraz będzie inaczej. Oświetlimy wieżę lampami UV. Okej. Do dzieła. Lampy są na miejscach? Byłyby, gdyby Juan z zaopatrzenia choć raz zrobił swoje. Rozumiem, że olał sprawę. Jest spóźniony, a od kilku dni bawi się z nami w chowanego. Gra mi na nerwach. Więc najpierw sprawdź, o co chodzi z Juanem. A kiedy go znajdziesz, sprzedaj mu kopa w tyłek. Powiedz, że to ode mnie. No właśnie, Juan. Juan to gość, którego tu poszukujemy. Latarkowo, a na co nam to? Chociaż nie, to była rzecz, której byśmy normalnie nie mieli. No i tu, zobaczmy tylko, jak już biegamy po tych terenach, bo może uda się odblokować tę misję przy okazji, to przed następnym odcinkiem bym pobiegał. Można się zgubić. Juan jest tam, a my idziemy tu. To będę już szła. Dzień dobry. Ale naprawdę miło się rozmawiać. Otwarte? Ej, ty! Otwarte! Jestem Albert. Ty nazywasz się Aiden, prawda? Wypracowałeś sobie dobrą reputację. Dobrze. Do zobaczenia. Czyli w dużym skrócie mamy polatać po mieście za książkami. Tam 9 czy 12 ich było. Trochę tu się kręciło, ale w nagrodę w klubie książki później... Znajdzie się koleżanka, chyba jedyna nami zainteresowana tu na mieście, o ile oczywiście dobrze poprowadzimy rozmowę. No i później ta jedna kwestia, która nie dawała spokoju podczas imprezy z Lawan. Prawda czy wyzwanie, była taka zabawa i zapytała się, czy spaliśmy z kimś tu z miasta. Powiedzieliśmy, że nie. Pytanie,
No właśnie, tylko że powiedzieliśmy, że nie, bo to jeszcze było przed tą misją z klubu książki. Jeżeli zrobimy misję najpierw w klubie książki, a później zagramy w prawda czy wyzwanie, co powie nasz kolega? Szukam Juana Reinera. Zdaje się, że nie był pan umówiony. Mam pilną sprawę od dowódcy. Czyli przysyła pana Jacques. Jacques? Jacques Matt. Monsieur Reiner nie ma. Coś przekazać? Nie, muszę z nim rozmawiać osobiście. Gdzie go znajdę? Niestety nie mogę pomóc. Miejsce pobytu pana Reinera to jego sprawa. Może pan zaczekać? Coś jeszcze? Matt nie będzie zadowolony. Juana niespecjalnie obchodzą uczucia naszego małego majora. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ej, czyli co, rybie oko lecimy, tak? Pamiętamy, co kolega Luan? Lubi. Aiden, zadomawiasz się w mieście? Staram się. Meyer i Jack wysłali mnie do zaopatrzenia. Ciekawa zgraja. Nie przypominają innych espeków. Może dlatego, że tak naprawdę nie są espekami. Interesy to ich religia. Rozumiem. Tak czy siak ich szef gdzieś przepadł. Juan nie lubi rzucać się w oczy. Pewnie przesiaduje w rybim oku. W kantynie? Tamenda ma tam nawet własny stolik. Przekupił kucharza, żeby przynosił mu rzeczy spoza karty. Żyje, jakby upadku nigdy nie było. Poszukam go tam. No to powodzenia. Zwłaszcza, jeżeli go znajdziesz. To co? Szybka przesiadka do rybiego oka. Najpiękniejsze jest to, że nasz sprzęt ponownie działa. To dziedzictwo Hogwartu. Dzień dobry. Właśnie testuję wczesny dostęp. Jesteśmy. Jesteśmy. Oj, oj. To jest bezpieczne? Wygląda na to, że bezpieczne. Proszę bardzo. Ach, te niektóre narzędzia to... Ło, czekaj, czekaj, spokojnie, kijek. O, już wiem, czy on nas pociągnął. Juan Reiner? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. Z rozkazu Meyer i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, Aiden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chce tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu Vini. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem, a potem proszę, rozpłyń się, jeśli łaska. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy UV. Meyer mówi, że wisisz stróżą prawa dostawy. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny but Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Vini? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. A, Vini, kiedy dorobisz się kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Agresywnie? Poproś, zagroź, przekonaj, że warto ci zaufać. Grozimy. Chociaż i tak chyba ostatnio wybraliśmy wszystko, nie? Co powiesz na sąd wojskowy? Matt mógłby to załatwić. Sąd wojskowy? Nie masz pojęcia, do kogo mówisz, co? Kto dogadywałby kontrakty z dostawcami? Kto karmiłby armię? Zaopatrywał ją w broń i ubrania? Tydzień mojej nieobecności i stróżowie prawa zostają z niczym. Zaopatrzenie to wszystko. Próbuj inaczej. Tym razem bez improwizacji. Kombinuję. Warto zaufać. Słuchaj, mogę ci pomóc tak samo jak Mattowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym mu zależy. Swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. Twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan?
Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. Czyli jednym słowem. Wracając do spraw istotnych. Cokolwiek by nie wybrać. I tak by się to zakończyło w ten sposób. Takiego typa jeszcze tu nie spotkałem. Mówiłam ci. Zajrzyj do mnie. Pogadamy. Okej. Będzie łatwiej, Lawan. Będzie zdecydowanie łatwiej, bo ten kij, o ile z jednej strony wygodny, to tak, no, zbyt szalony czasami, ale na dalsze podróże to jak znalazł. Jak znalazł. Lawan, damy radę tu skrótem do ciebie? Kurczę, kiedy my się tego nauczyliśmy? Niech zgadnę. Wpieprzał 5 dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodym chłopakiem, ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko. Muszę znaleźć na niego sposób. Jack potrzebuje lamp, a Juan nie współpracuje. To może być trudne. Juan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i uwielbia demonstrować to Jackowi. Co by go przekonało? To co każdego. Łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka. Drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać. Zero samokontroli. Skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w penthouse'ie przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam dostać tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem? Danior chyba mnie nie lubi. On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. No dobrze, czyli wygląda na to, że nasze te tam biblioteczne sprawy by trzeba było załatwić w miarę prędko. Ale jeszcze do domu Polaka możemy sobie skoczyć. Tylko na paralotni. Nie zna się na tym. Są lepsze narzędzia niż paralotnia. Na przykład nasz patyk. Ciekawe, czy mam jakieś ograniczenie co do wysokości, na jaką możemy wlecieć, ale zupełnie zapomniałem o tej zabawce, a dzięki temu moglibyśmy przeszukać te zrzuty wojskowe i ulepszyć naszą paralotnię już teraz. To coś, co mogłoby się przydać. Później inne zabawki również. A tak, zakładając, że kij jest paralotnią, no to jest dziwne, ale to tak niby działa, to czy to nam daje energii? Dodaje nam energii. O, jak pociągnęło go na górę. Nie no, lata się zupełnie inaczej. Chociaż już wtedy chyba mieliśmy trochę rozwiniętą tę naszą zabawkę do latania, więc też nie było źle. Wystarczy, że na podbicie już jest dobrze. Dobra, ale nie za wysoko, nie za wysoko. To chyba tu mieliśmy gdzieś wylądować. No, najgorsze, że trzeba się szybko przełączyć, bo inaczej to się różnie może skończyć. Oj, to nie tu? Blisko. Lawan? Nic tu nie zostało. Daniel mówił, że powinno. Szukaj dalej. Ale że ten o tym nie wiedział, ten nasz kolega, Juan. O, tu coś leży? Nie, buława. Na co to komu? Przeszukaj, nie, w śmieciach nie będziemy grzebać. To nie to podejście. Przykro mi, ale wygląda na to, że jednak zabraknie dla ciebie miejsca w helikopterze. Postaramy się wysłać kolejny. Nie martw się, trzeba było ratować kolekcję. Trzymaj się te... Obrazy zabrał, ale dla Jessica miejsca nie starczyło. Romantyk jak skurwysyn. No cóż, do Lawan to było, czy... Jak? Panie romantyk? Na dach? Aj. Myślę, że coś z tego wyciągniemy. Znaczy, wydaje mi się, że to i tak będzie miał swój finał na dachu. A ciekawe, czy możemy przyspieszyć trochę. Spróbować go znaleźć tutaj. O, właśnie. O kurwa. Nie ma już żadnych obrazów. Wszystko zostało zniszczone. Lawan?
Znalazłem bogacza, ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jezu, Aiden. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, krótka piłka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go schlejesz, to trochę się wyluzuje. Dalej jest w kantynie? Widziałam, jak wychodził. Podobno wraca na statek do swojej kwatery głównej. Okej, ruszam tam. A, słuchaj, ta wódka. Danior bardzo lubi wódkę. Jeśli planujesz paść, ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto. Tylko mówię. Bierz wódę. Weź alkohol, po prostu. Papierosy też weź. Pójdź na imprezę, opcjonalnie, i porozmawiaj ponownie z Juanem. No więc wiemy, na czym stoimy, tak? Nie wiem, czy uda mi się do jutra zrobić te całe zadanie biblioteczne, bo to jest albo 9, albo 12 zadań i każde tam trwa 10-15 minut. Szczególnie, że nie mamy szybkiej podróży jeszcze odblokowanej tutaj. Czy mamy szybką podróż? Śledź, nie mamy chyba szybkiej podróży. Gdzieś trzeba by było odblokować jakieś przejście. No, nieistotne na ten moment. Postar, a może mamy? A nie, jest szybka podróż. No to tyle dobrze, że można wracać chociaż. Więc zobaczymy do kolejnego odcinka. Będę starał się jutro, ale nie wiem, czy wyjdzie. W każdym razie pozostają dwie rzeczy otwarte. Pierwsza, no to musimy w bibliotece się zająć naszą koleżanką. I druga, czyli pytanie, co robimy z Aitorem. Jego pozostawiam w waszych rękach. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.